Grand Prix Austrii, wyzwanie F1 2020 i wystartowali. Ale jest kraksa na pierwszym zakręcie i właśnie w takiej sytuacji najwięcej będą zyskiwali ci, którzy ten pierwszy zakręt już pokonali. Jego najszybsze okrążenie 1.05.720. No to prawie o jedną dyszkę mniej niż Carlos Sainz w dniu dzisiejszym. Na pierwszym zakręcie koło w koło. Miłosz oraz Pago zepchnięty teraz, wydaje mi się, Mateusz Błągowski.